W ostatnich dniach rynek w Warszawie cały czas prezentował względną siłę do rynków otoczenia. Można powiedzieć, że ten kapitał, który zawędrował na nasz parkiet mniej więcej miesiąc temu, cały czas jest obecny i ten ruch, który obserwujemy, jest w sekwencji zwyżka, nawet dwa dni pokaźnej zwyżki, potem konsolidacja, oznaka siły przed dalszym ruchem na północ. Ale w tej prezentacji chciałem tutaj wskazać pewne możliwe zagrożenia dla dynamicznej kontynuacji tych wzrostów. Po pierwsze, poznaliśmy już wstępne odczyty wskaźników PMI w Europie i one były nieco słabsze niż tego się spodziewano. Po drugie, jeżeli spojrzymy na przepływy kapitału z pakietów bazowych europejskich, to one zaczynają być lekko niepokojące i to zaraz pokażę na wykresie. No i to wszystko dzieje się, kiedy nasze blue chipy są w dosyć istotnym miejscu technicznym i tutaj też na wykresie to pokażemy. Oczywiście wszystko to dzieje się w kontekście dnia dzisiejszego, dnia, kiedy oczekujemy na komunikat z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku Stanów Zjednoczonych. Jak wiem, jest to no zawsze istotne z tego względu, że wpływa na dolara, wpływa na rynek surowców i wpływa na to, na cały spektrum rynków wschodzących, które również mniej więcej od miesiąca zachowuje się dobrze i właśnie dlatego rynek w Warszawie też złapał ten wiatr w żagle, więc to ma wpływ na to, co się dzieje się na rynku globalnym kapitałowym i na to, co się dzieje w Warszawie. Ale od początku można powiedzieć, że zacznijmy od tych nieco gorszych danych. No tutaj widać ten lekki spadek tej niebieskiej linii, czyli złożonego wskaźnika PMI dla największej gospodarki europejskiej, czyli dla Niemiec i ważnego partnera handlowego Polski. To na to nałożone są dane o PKB, o zmianie PKB. Widać, że ostatnie miesiące to bardzo pozytywna sekwencja tych danych. Doszliśmy no prawie do maksimów z przełomu 2013-2014 roku. Ten spadek no nie jest jakoś bardzo duży, tak? No ale wskazuje na pewne zatrzymanie wcześniejszej pozytywnej tendencji i to oznacza, że tutaj pewna ostrożność może być wskazana, szczególnie w kontekście pozytywnie rewidowanych ostatnio prognoz wzrostu gospodarczego w Niemczech, które po części mogą być zbyt optymistyczne. Na to nakłada się to, co się dzieje na rynku kapitałowym i przepływy kapitału. Jak wiem, ja to pokazywałem już od jakiegoś czasu, że Europa w pierwszym kwartale pod względem przepływu kapitału wyglądała bardzo dobrze i to zresztą było odzwierciedlone w zwyżkach na parkietach, ale dane dotychczasowe za kwiecień wskazują odpływy kapitału. Tutaj chodzi o fundusze ETF inwestujące w Niemczech. I widać, że po silnych wzrostach czy napływu kapitału przez 3 miesiące w kwietniu na chwilę obecną obserwujemy odpływ, a to oznacza, że tutaj już część osób po tym dynamicznych wzrostach chętnie realizuje zyski i zresztą tu widać na wykresie, ja tu co prawda tego wykresu nie mam, ale jeżeli spojrzymy, to widać, że DAX sprawa się konsoliduje, nie jakoś koryguje, ale już nie pędzi tak na północ, jak to miało miejsce wcześniej. A to wszystko dzieje się w kontekście naszego rynku. Oczywiście WIG20 pokazany, ale w nieco innej wersji na tym wykresie, w wersji Total Return, czyli uwzględniającej wypłacane dywidendy przez spółki. Według mnie warto to uwzględniać, ponieważ jeżeli spojrzymy na zwykły indeks WIG20 i w kontekście dosyć dużych dywidend już płaconych przez nasze krajowe blue chipy, ten obraz może być nieco zaburzony. A jeżeli uwzględnimy te dywidendy, to widzimy, że podobnie jak indeks WIG, WIG20 tutaj ten próbuje wybijać się z tego półtorarocznego trendu ubocznego. Tu mamy maksimum z minionego roku, maksimum z końca 2013 roku i w tym momencie lekko nadbiliśmy te maksima. Jesteśmy powyżej tego psychologicznego poziomu 4000 punktów w przypadku tego przynajmniej indeksu. Także w dosyć kluczowym momencie przed potencjalną dalszą
dalszym wzrostem. Widać, że ten kanał szerokości około 400 punktów sugerowałby, że po wybiciu możemy dojść nawet do 4400 punktów, ale to oczywiście wszystko musiałoby się dziać przy sprzyjającym otoczeniu, a tutaj no, są pewne zagrożenia wcześniej przeze mnie pokazywane, więc jest tutaj no, pewna doza pesymizmu uzasadniona. Tym niemniej cały czas rynek nasz zachowuje się bardzo mocno, co widać było między innymi w dniu wczorajszym, czyli spadki DEXa rzędu 2% u nas powodują praktycznie neutralne zakończenie sesji, a to jest z tego względu pozytywne, że widać, że ten kapitał, który rozgrywa nasz rynek mniej więcej od miesiąca, jeszcze go nie opuszcza, czyli tutaj jest nadzieja, że będziemy widzieli wyższe wyceny.